ci, którzy mówią o jakichś cudach nad Wisłą, pod Charkowem, to nie wierzą w to, że to sprawcami tych cudów są wojskowi, dobrze zgrane sztaby, dobrzy planiści i doskonałe wojsko wprawione w boju. Jaki jest upadek w tej armii? Jakie dno w zasadzie oni sięgają? To jest tak, jak pan wspomniał, to jest, nie wiem, czy armia etiopska jest gorsza od armii rosyjskiej w tym stanie rzeczy. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. I to jak się dzieje, drodzy państwo? Zaraz o tym będziemy rozmawiali. Ale tylko szybko podziękowania i kciuki dla naszych partnerów. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która, tak jest, całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. I kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. I 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. I kciuk dla Speakly, aplikacji do błyskawicznej nauki języka angielskiego i innych języków obcych. Uczę się i polecam. Moim gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Czołem, panie generale. Czołkiem, witam serdecznie pana. Witam państwa, dzień dobry. Ach, panie generale, dzieje się. Chyba mamy dzisiaj dobre nastroje po tym sympatycznym weekendzie. Chyba czołgiści też, bo w tej ofensywie mają swój duży udział. Mimo tego, że niektórzy wieszczyli jeszcze niedawno zmierzch czołgów. Ach, no tak, pomylili się. Zaraz będziemy rozmawiali o czołgach, o ofensywie, o tym, uwaga panie generale, to trudno w to uwierzyć, ale jest, minęło 200 dni tej wojny. Czy gdybym ja panu powiedział podczas naszej pierwszej rozmowy, przypominam państwu, w dniu 24 lutego rozmawialiśmy z panem generałem, nagraliśmy rozmowę, kiedy się rakiety posypały na Kijów, gdybym panu wtedy powiedział, panie generale, za 200 dni będziemy znowu rozmawiali o tej wojnie, uwierzyłby pan? Na pewno nie. Tak jak mi pan powie, że za 300, za 400 będziemy rozmawiali, też to wierzył nie będę, ale nie pozbawiałem się wiary i wiary w to, że w końcu ta wojna się skończy. Tak jest, oczywiście, i przestaną oczywiście cierpieć ludzie i miejmy nadzieję, że skończy się oczywiście zwycięstwem strony ukraińskiej. Panie generale, już przechodzimy do naszej rozmowy o ofensywie, o tym blitzkriegu ukraińskim, ale tylko jeszcze jedno podziękowanie, to najważniejsze dla naszych widzów, to jest nasza tradycja. Państwo jesteście najważniejsi, dzięki, że oglądacie historię realną i nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Subskrybujcie. Walczymy o 500 000 subskrypcji, lajkujcie i komentujcie, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bet i moje książki. Panie generale, to ja zacznę, jest to kanał Historia Realna, to ja pozwolę sobie zacząć od analogii historycznej i zapytać pana w ten sposób. Cud pod Charkowem? Myślę, że to nie jest cud pod Charkowem, tylko to jest zaplanowana ofensywa. Wie pan, ja w cuda nie wierzę. Ja wiem, że niektórzy wierzą w cuda i w sumie to im się nie dziwię, bo pewnie już nie jedno cudo w życiu doświadczyli, jednego cuda, cudo. Natomiast ja panu powiem tak, że na polu walki cudów nie ma. I ci, którzy mówią o jakichś cudach nad Wisłą, pod Charkowem, to nie wierzą w to, że to sprawcami tych cudów są wojskowi, dobrze zgrane sztaby, dobrzy planiści i doskonałe wojsko wprawione w boju. No dobrze, w takim razie kciuk dla planistów, którzy zaplanowali tą niesamowitą operację, tak bym powiedział, w konwencji naszego kanału. Kiedy wstałem dzisiaj rano, oczywiście jak wielu z nas w tych miesiącach rzuciłem się do internetu, zobaczyć co się zmieniło. Otóż właściwie de facto wyparci zostali Rosjanie z całego okręgu charkowskiego. Już doszli Ukraińcy do granicy, a więc wypchnęli ich z tych terenów, które zajęli po 24 lutego. Panie generale, spodziewał się pan, że to tak szybko pójdzie, że to będzie takie potężne uderzenie? Że tak szybko nie. Ja, pan pamięta, rozstrzygaliśmy to 100 dni temu, że toczą się trzy bitwy. Bitwa od północy charkowska, gdzie cały czas Ukraińcy uderzali na południe Czugojewa w kierunku Nabała Kije, próbując jakby zdeformować to zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej, które uderzało od północy przez Izium, przez Siberski Doniec na Donbas, na Łuk Donbaski. Druga bitwa to toczyła się w Donbasie, gdzie wojska ukraińskie broniły się na pozycjach, począwszy od Siewierodoniecka, skończywszy na rubieży Sławiański-Kramatorsk. No i trzecia bitwa, ta, która się toczyła od 24 lipca, to bitwa na przyczółku chersońskim. I te działania toczyły się z różną intensywnością. W zasadzie powiem tak,
kluczem do zwycięstwa czy tego cudu jak pana Zopot Charkowem, to nie było to rozstrzygnięcie, które powstało 7 dni temu, kiedy to wojska ukraińskie przerwały wątłą obronę armii rosyjskiej tam na zachód od Bakii. Otóż kluczem do zwycięstwa jest doskonale przeprowadzona operacja obronna w rejonie Łuku Donbaskiego. Operacja obronna Donbasu. Ja wiem, że wielu sceptyków rozpaczało nad tym, że Rosjanie znowu się posunęli 2 kilometry, znowu się posunęli 3 kilometry. Ta operacja zasługuje na najwyższe uznanie, ponieważ ta operacja osiągnęła 2 cele. Po pierwsze, utrzymali Ukraińcy Donbas, większą część Donbasu, to po pierwsze. Po drugie, na tej operacji Rosjanie ponieśli największe straty i ze ogółu wszystkich strat, to około 60-65% strat, jakie ponieśli Rosjanie, ponieśli je szturmując Łuk Donbaski. Chwała bohaterom, którzy bronili Łuku Donbaskiego, choć wielu, wielu, powtarzam, ekspertów oceniało, że ta bitwa to jest bitwa przegrana i kończy się dla Ukraińców źle. Doskonale przygotowana, doskonale prowadzona, świetnie bym powiedział prowadzona ta operacja obronna pozwoliła uzyskać przewagę Ukraińcom w konfrontacji z Rosjanami, bo na tej obronie Rosjanie utracili znaczną część swojego potencjału, którego teraz Rosjanom brakuje, a które to braki armia ukraińska skrzętnie wykorzystuje na południe, na przyczółku chersońskim. I teraz wykonując ten zwrot zaczepny na wschód od Charkowa, dobrze przygotowany zwrot zaczepny, Ukraińcy zorientowali się doskonale, między innymi od wywiadu lokalnego, od ludzi, mieszkańców tych terenów, że w tym czasie nastąpiła jakiś miesiąc temu rotacja wojsk. Że wojska te doborowe, lejtarne wydawałoby się poszły na południe i poszły też na do szturmowania Łuku Donbaskiego pod Bachmut, a w to miejsce została skierowana policja czy milicja Doniecka, Ługańska i takie wojska kategorii 3-4, gdzie generalnie trafili do tego na te pozycje no, emeryci, renciści, którzy armię rosyjską jako ochotnicy zasilają w nadziei na zarobienie dużo pieniędzy. I tym słabym wojskiem obsadzono 2 linie obrony, które to linie w zasadzie po kilku godzinach na 2 odcinkach pękły momentalnie. I po pokonaniu tych 2 linii Ukraińcy zaskoczeni byli rozwojem sytuacji, bo przed sobą nie mieli żadnych wojsk. Mieli pustkę operacyjną aż do rzeki Oskil, do Kupiańska. Na południe były wojska rosyjskie, one się wycofały za Oskil i za Siewierski Doniec, to było to zgrupowanie, które uderzało na Donbas od północy. Mhm. Ja zaraz jeszcze zapytam o to dokładnie, co oni tam zrobili, Ukraińcy i co dalej oczywiście, ale bardzo interesującą perspektywę zarysował pan, panie generale, bo na ogół się mówi tak, że Rosjan było tak mało na tym odcinku charkowskim, ponieważ spodziewali się ukraińskiego natarcia na Chersoń i tam zgromadzili swoje siły i to była ta jakby ta maskirówka, a pan pokazuje jedną optykę, że po prostu wykrwawili się na Donbasie sąsiednim, tak, i nie mieli kogo tam wysłać pod ten Charków. Znaczy pod Charkowem już nie było kim tej pozycji bronić. Jak pan zauważył, część wojska poszła na Donbas. Też kilka formacji poszło na kierunek chersoński, ale nie na przyczółek chersoński, tylko na rubież rzeki Dniepr, na tą wschodnią część, żeby przygotować obronę. W przypadku, gdyby Ukraińcom powiada się operacja rozbicia sił na przyczółku chersońskim. W związku z tym Rosjanie postanowili, że będą bronić rubież rzeki Dniepr, która będzie na pewno twardym orzechem do zgryzienia, jeżeli chodzi o forsowanie, pokonanie tej rzeki przez Ukraińców. No, ale mi się wydaje, że to nie jest w tej chwili cel zasadniczy na tym kierunku. Celem zasadniczym jest rozbicie sił na przyczółku chersońskim i wyjście na brzeg rzeki Dniepr. I to byłby bardzo poważny drugi sukces po sukcesie charkowskim, który był poprzedzony wspaniałą bitwą w Donbasie, w Łuku Donbaskim prowadzonym przez armię ukraińską. Dobrze, pytanie takie, które no, pada w dyskusjach internetowych. Kiedy pojawiły się informacje dzisiaj rano, że osiągnęły siły ukraińskie punkty graniczne, widać nawet zdjęcia ukraińskich żołnierzy przy punktach granicznych rosyjskich. Rosjanie uciekają dalej. Czy myśli pan, panie generale, że będzie ich kusiło, żeby jakieś wypady na terytorium nieprzyjaciela zrobić, czy tylko będą zabezpieczać granice i iść dalej i wyzwalać kolejne tereny?
Ja wiem, to będzie decyzja polityczna. To nie będą decydowali tym wojskowi, tylko politycy. Bo wojskowi w tej sytuacji zapytają, czy pozwolicie nam wykonać rajd na przykład w głąb Rosji. Wtedy politycy muszą to przemyśleć, ale mi się wydaje, że decyzja zapadnie bardziej w Waszyngtonie niż w Kijowie. To jest pierwsza. Jedną rzecz pragnę zauważyć. Otóż w kierunku północnym Rosjanie się wycofali, bo nawet tam nie mają gdzie obrony na czym zorganizować. Tam teren jest dostępny i w związku z tym nie było gdzie nawet obrony organizować. Moim zdaniem Rosjanie próbują za wszelką cenę odwodami, które ściągają spod Kurska takimi niegotowymi, które się przygotowały na jesień. Te odwody w tej chwili docierają na rubie rzeki Oskil i prawdopodobnie w łuku rzek Oskil i Siewierski Doniec na północ od Donbasu będą Rosjanie starali się załamać natarcie armii ukraińskiej. No tak, właśnie wszyscy pytają, co dalej. Już ja widziałem, kiedy rozpoczynałem nagranie z panem, na chwilę przed jakieś pierwsze informacje, że tą rzekę przy pomocy jakichś anglosaskich transporterów opancerzonych, pływających, Ukraińcy zaczęli forsować. Tam jest taka pierwsza miejscowość, zobaczą państwo to na mapie, ona nazywa się Swatowe. Stamtąd podobno Rosjanie już uciekają masowo, kolaboranci razem z nimi, zatkane punkty graniczne. Myśli pan, że to jest taki moment, że trzeba zatrzymać się, mam na myśli Ukraińców, przegrupować i uderzyć za parę dni, czy iść za ciosem i gonić to całe towarzystwo na wschód? Znaczy generalnie, panie redaktorze, zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, otóż panika jest zaraźliwa. Czym było ogarnięte to wojsko, które uciekało spod Kijów, z Kupiańska, Izjumu, bo to wojsko szerzy panikę. To wojsko jest w odwrocie i to nie jest odwrót zorganizowany, czy wycofanie, czy działanie obrony opóźniające, tylko to jest panika i chaotyczne wycofanie. Ta panika jest zaraźliwa i ta panika będzie się rozszerzała, jeżeli rzeczywiście Ukraińcy będą ponawiali uderzenia. One nie muszą być mocne, ale uderzenia wielokierunkowe, na kilku kierunkach jednocześnie, nieustępliwe, to ta panika będzie się pogłębiała, jak zaraza rozszerzała wzdłuż frontu i może pochłonąć część armii rosyjskiej, która się po prostu w ciągu najbliższych dni może się co okazać, że się rozpadnie. Zostanie kilka węzłów takich, bym powiedział, operacyjnych, jak na przyczółku chersońskim, czy na południe od Zaporoża, gdzie jeszcze wojsko rosyjskie trwa i jest dowodzone, trzymane krótką ręką, ale na innych kierunkach będzie rozpad wojska. Wojsko po prostu zejdzie z pozycji obronnych i wycofa się na terytorium swojego kraju. To może być. No, to byłoby rzeczywiście sensacyjne, gdyby do tego doszło. Ja dodam, drodzy państwo, że ta miejscowość Swatowa, o której mówiłem, czyli po drugiej stronie rzeki Oską, to już jest obwód ługański. Więc tak. Tym sposobem można powiedzieć, że odcinek charkowski znika i siły ukraińskie z odcinku charkowskiego mogą zaatakować ten łuk doniecko-ługański, czyli to wzmacnia Ukraińców, prawda, bardzo? Zdecydowanie podejrzewam, taki zamysł jest operacyjny dowództwa, które pokonało rzekę Oskil, że ono od północy uderzy na obwód ługański, absolutnie dezorganizując to uderzenie sił rosyjskich, które planowali Rosjanie tam na wschód od Siewierodoniecka. Proszę zauważyć, że wyjście na ten kierunek pozwala zajść jakby od tyłu wojskom rosyjskim, które siedzą na siewierskim Dońcu w Siewierodoniecku i Lisiczańsku. Czyli pierwsza faza operacji to rozbicie wojsk zgrupowania rosyjskiego, które atakowało od północy, a teraz będzie konsekwencją pościg za wojskami rosyjskimi i rozbicie tego zgrupowania rosyjskiego, które uderzało na łuk donbaski od wschodu, czyli od Siewierodoniecka. Dobrze przemyślana operacja. Oby tak było. Jest to rzeczywiście imponujące, a ja, panie generale, no znowu jakaś analogia historyczna, ale tym razem nie tak daleka. Pojawiły się informacje zaraz po tym, jak Izium padł, chyba to było w niedzielę albo w sobotę, że Ukraińcy podeszli albo wręcz już zajmują lotnisko w Doniecku. Nie wiem, czy pan pamięta wielką bitwę. Mamy takich widzów, proszę sobie wyobrazić, w historii realnej, którzy nie pamiętają tego, bo byli dziećmi wtedy, ale w 14 roku wielka bitwa, gdzie cyborgi walczyły ukraińskie, w cudzysłowie, o to lotnisko i nawet na znaczkach pocztowych to jest. Czyli co, panie generale, to trochę historia zatoczyła koło. Na pewno tak, tylko że to jest obiektem, na pewno nie jest tylko samo lotnisko, ale pewnie Ukraińcy chcą pójść dalej, a wszystkim, tak jak powiedziałem, oni chcą rozbić zgrupowania uderzeniowe, które atakowały cały czas łuk donbaski, czyli Donbas. Jeżeli teraz by udało się im sparaliżować, wytrącić z walki zgrupowanie wschodnie, to uderzenie, które jest na Donieck, może pójść bardziej na południe. Panie redaktorze, może pójść na Mariupol. Czyli na przecięcie połączenia lądowego Rosji z Krymem.
I to moim zdaniem jest główny cel tej operacji, która się w tej chwili dzieje. Twierdzę, że Ukraińcy jeszcze głównego uderzenia nie wykonali. Ja je widzę właśnie na kierunku Zaporoże, w kierunku Mariupol. Rosjanie w tej chwili już nie mają sił, nie mają czym łatać dziur. Jeżeli by się udało Ukraińcom uderzyć w kierunku na Mariupol, przecinają korytarz lądowy z Krymem, Rosja-Krym. Wojska, które są na południu tego korytarza, czyli w obwodzie chersońskim, na przyczółku chersońskim, są w okrążeniu odcięte. Droga na Krym dla Ukraińców otwarta i na Rostów, tam gdzie mogą przejść do blokady armii rosyjskiej. Zakładam, że armia rosyjska jest w swojej kondycji, nie ma odwodów operacyjnych, nie pozwoli im to reagować na to, co Ukraińcy mogą na tym przewidywanym przeze mnie głównym kierunku uderzenia zrobić. No to byłoby rzeczywiście jakieś super spektakularne, ale ja przypomnę też, że jak ostatni raz rozmawialiśmy, to pan generał mówi, kurczę, gdzie są te nasze czołgi, w cudzysłowie nasze, bośmy dali kilkaset czołgów Ukrainie. No i właśnie teraz one się pojawiły na tych filmikach, że biorą udział w tych uderzeniach, czyli rozumiem, że Ukraińcy no walczyli, ale gdzieś tam z tyłu zbierali, koncentrowali taką potężną pięść uderzeniową i teraz ta pięść po prostu przeciwnika tłucze po zębach. Oczywiście to, że otrzymano czołgi, nie świadczy o tym, że od razu te czołgi muszą trafić na front. Trzeba je opanować, załogi muszą je opanować i zgrać się w ramach pododdziałów. Zanim te wojska trafiły na front, musiały zgrać się w ramach plutonu, w ramach kompanii i batalionu. Te mieszane batalionowe grupy pancerno zmechanizowane świetnie się sprawdzają w tych uderzeniach na armię rosyjską, dezorganizują działania armii rosyjskiej, za którymi to pododdziałami czołgów idzie ukraińska piechota, doskonale zmotywowana, doskonale przygotowana i doskonale wyposażona. Zwracam uwagę wszystkim na to, żeby może na porównanie wyposażenia indywidualnego żołnierzy ukraińskich i rosyjskich. Wyposażenie indywidualne żołnierzy ukraińskich jest, bym powiedział, na poziomie natowskim. Natomiast żołnierzy rosyjskich to epoka lat 70., 80., to jest to efekt zaniedbania tych żołnierzy. Trudno oczekiwać od żołnierza rosyjskiego, który jest niedożywiony, jest okradziony, ma złe mundury, ma złą broń, ma wszystko to, co jest w najgorszym gatunku, żeby on miał walczyć z takim super wojskiem, jakie w tej chwili prezentują sobie Ukraińcy. Więc nie wiem, skąd u Rosjan takie przekonanie, że oni jeszcze mogą tej wojnie podołać takim wojskiem. To są też żołnierze, to są też ludzie, ale to, jak są traktowani przez dowódców swoich, jak ich okradano cały czas, jak ich traktowano nie po ludzku, bo pozbawiano żołnierzy prawa do tego, żeby mogli walczyć, mając najlepsze wyposażenie, to jest zbrodnia na własnym żołnierzu. A tej zbrodni dokonywali dowódcy rosyjscy, którzy armię rozkradali. Ja się jeszcze dziwię, że Putin przed sądem nie postawił wielu dowódców z Szojgu na czele tym przebranym politykiem za generała, wie pan? To jest takie jakieś typowe w krajach Bizancjum, że się przebierają politycy za generałów albo politycy zabierają kompetencje generałom. Mamy efekt wojny, gdzie wojskowi praktycznie nie dowodzili. Tak, ale wydaje mi się, kiedy powiedział pan, panie generale, o tym, że Putin właściwie powinien ich porozstrzeliwać czy powsadzać do więzienia, to myślę, że problem jest szerszy. To jest problem tego państwa, to znaczy przykład idzie właśnie z góry. Bo proszę zwrócić uwagę, że to nie jest państwo, nie wiem, Etiopia jakieś zabiedzone afrykańskie, tylko mają miliony, miliardy dolarów z gazu. I po prostu te pieniądze już na poziomie politycznym gdzieś tam się znikają i to nie spływa w dół do zwykłych obywateli i do żołnierzy. Ja powiem taki przykład. Oglądałem te filmiki wziętych jeńców, to, że oni niektórzy byli w trampkach i w adidasach, to okej, ale czy pan widział, że niektórzy byli w klapkach? W klapkach i w skarpetkach. No kurczę, nawet butów tak im nie są w stanie zapewnić. Obraz żołnierzy świadczy o armii, o dowódcach. Zawsze świadectwem dowódcy jest jego żołnierz. Jaki jest żołnierz, jak on wygląda, jak się zachowuje, czy jest żołnierzem, czy nie jest żołnierzem, czy cywilem przebranym w mundur. Zawsze o poziomie dowódcy, o jego zdolności do dowodzenia świadczy jego żołnierz, jego podwładny. A ci żołnierze na pewno nie są dobrym świadectwem dla dowódców rosyjskich. I przekonaliśmy się, że poza tym, że wysłanych na wojnę jak mięso armatnie, to pozbawiono praktycznie ich wszystkiego to, co żołnierzowi się na polu walki należy.
Tak. Kiedy rozmawiałem 2 dni temu z generałem Bieńkiem, to zwrócił uwagę na taką przesłuchanie jeńca. Ja też je widziałem i ten jeńiec mówi, bo teraz przejdźmy do problemu sprzętu. Ten mówi tak, że część naszych czołgów nie strzela, bo nie ma amunicji, a część strzela, ale nie jeździ, bo nie ma paliwa. No po prostu można zwariować. Kolejna sprawa, teraz widziałem przesłuchanie, uwaga, to ostatnia rzecz, tylko przesłuchanie, czołgisty cały popalony, oczy popalone i przesłuchują go. Skąd ty się wziąłeś? On mówi, jestem marynarzem. Przeszedłem jednodniowe szkolenie. To co to oznacza, że oni po prostu już łatają dziury jakimś trzeciorzędnym materiałem ludzkim? To co wyszło pod Bałakiją, gdzie te dwie pozycje obronne obsadzali, można powiedzieć, emeryci, renciści i jacyś tacy wolontariusze, a nie żołnierze. Wie pan, jak się ogląda tych czołgistów, popalonych czołgistów, poparzonych czołgistów. I tak cud, że ten czołgista tak wygląda, jak wygląda, bo czołgiści generalnie w czołgach, jak się palą, to zostaje z nich tylko popiół, oczywiście. Natomiast ten wyglądał dobrze, jak na czołgistę. Moim zdaniem, natomiast oczywiście oddał rzeczywistość tego pola walki, tego zaniedbania armii rosyjskiej, tego, że w zasadzie nikt nie przywiązuje uwagi do tego, żeby ten żołnierz był zmotywowany, żeby był dobrze wyposażony i że miał w ręku sprzęt, który jest technologicznie zaawansowany i sprawny technicznie, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby u mnie w pododdziale był czołg, który jeździ, ale nie może strzelać, albo jeden czołg strzela, ale nie jeździ, albo jeszcze inaczej, jeździ, a nie strzela. Wie pan, to jest dla mnie jakieś rzeczy niepojęte. Jaki jest upadek w tej armii, jakie dno w zasadzie oni sięgają. To jest tak, jak pan wspomniał, to jest, nie wiem, czy armia etiopska jest gorsza od armii rosyjskiej w tym stanie rzeczy. Tak, tylko tutaj teraz chciałem wprowadzić taki wątek, to znaczy mówi się o tym, że tam byli dobrzy żołnierze, ale oni zostali po prostu polegli w trakcie pierwszych tych dni operacji, chociażby na Hostomelu. I teraz czytałem bardzo interesującą dzisiaj analizę. Jeden z ekspertów powiedział, że ten zły stan ludzki, znaczy ten zły materiał ludzki, który trafia do armii, to jest trochę powód tego, że Putin nie ogłasza mobilizacji. Jeżeli chce uzupełnić te straty, które teraz poniósł, to musi ogłosić mobilizację, musi zerwać z tą fikcją, że to jest operacja specjalna, musi ogłosić, że to jest wojna. Myśli pan, panie generale, że on to zrobi? Nie. Znaczy, on może to zrobić, ale pytanie jest takie, jeżeli ktoś mówi, że ma zrobić mobilizację, to kogo ma zmobilizować? Mobilizuje się z reguły rezerwistów. A oni nie mają rezerwistów przygotowanych, przeszkolonych, więc nie bardzo wiem, kogo ma dotyczyć mobilizacja. Jeżeli wie pan, dlaczego się Putin boi mobilizacji, albo jej nie robi? Bo nie ma kogo mobilizować. Bo to nie jest rekrut, tylko to jest żołnierz wyszkolony, rezerwista, który ma przydział mobilizacyjny i jest w zasobach rezerw osobowych. To jest mobilizacja. W związku z tym mam pytanie, po co ta mobilizacja, skoro nie mają rezerw? I oni o tym wiedzą. Oni w roku ubiegłym, w listopadzie, do Armii Centralnego i Wschodniego Okręgu powołali 60 tysięcy rezerwistów. 60 tysięcy, których nie zwolnili na święta, tylko ci rezerwiści poszli na wojnę 24 lutego. I nie ma więcej potencjału rezerwistów, skoro już więcej nie wołają. A w okręgu zachodnim, południowym nie ma wyszkolonych zasobów rezerw osobowych, które mogłyby w wyniku mobilizacji zasiąść wojska. Więc nie ma mobilizacji nie dlatego, że się jej boi, bo wywołałby to ferment w narodzie, tylko on nie ma kogo mobilizować, bo nie ma rezerw osobowych wyszkolonych. No tak, ale to używając określenia Jacka Bartosiaka i naszych map mentalnych, to co pan teraz mówi, to jest jakieś trzęsienie ziemi. Kurczę, to jest 140 milionów ludzi. Jeden z najludniejszych krajów teraz już nie, ale ludny bardzo kraj świata. No to kurczę, to jak to jest możliwe w ogóle, że oni nie mają ludzi? To by się wydawało absurdalne. Jeszcze jakiś panie czas redaktorze, oni od lat nie szkolili rezerw osobowych. Myśmy wszyscy wierzyli, ja też, Jacek Bartosiak też, że w ten mit tej wielkiej armii. Ja 27 się przekonałem, że ta armia nie wygra tej wojny i powiedziałem to wyraźnie. Nie wygrałem tej wojny, skoro ich trzeciego dnia ich operacja zaczepna została załamana, tym bardziej, że nie stworzyli przewagi wymaganej do tej wojny. Nie sięgnęli po rezerwy, bo nie mają wyszkolonych rezerw. Te pieniądze, które były rozkradane, to były też pieniądze przeznaczone na szkolenie rezerw osobowych. A w związku z tym, że je kradziono, to nie szkolono rezerwistów. Lub szkolono, wie pan, tak jak to się czasami robi, jednodniowe szkolenie, przychodzi żołnierz, dostaje obiad i przymierza mundur, po czym się go zwalnia. Czy to jest wyszkolony rezerwista? Rosjanie od wielu, wielu lat nie szkolili rezerw osobowych, bo byli przekonani, że
ten stan armii pokojowy, etat, wystarczy do tego, żeby z taką Ukrainą się rozprawić. Ukraina obnażyła to przekonanie armii rosyjskiej, także my nie wierzmy już w mity, skończmy z mitami, straszenie nas armią rosyjską, bo tam już nie ma nas czym straszyć nawet. No, bomba atomowa. To fakt. No wie pan, powiem tak, mają ten potencjał, ale ja w to nie wierzę, żeby go chcieli użyć, bo to jest broń obosieczna. Oni wiedzą, czym by to się dla Rosji skończyło. A ma pan pewność, że Ukraińcy nie mają czegoś takiego? A mają? Nie? A ja nie mam pewności, że nie mają. Znając Ukraińców, znając dostęp do technologii, znając ich naukowców, ich zdolności, proszę pana, twierdzę, że mają. A niech mi ktoś powie, że nie mają, niech mi to udowodni, że nie mają. Ale wie pan co? Mają to ogromny potencjał Ukraińcy. Przypomniała mi się kiedyś jedna rozmowa z izraelskim wybitnym historykiem zajmującym się wojskowością Martinem van Klevertem, który mi kiedyś powiedział, że jeżeli jakieś państwo miało kiedyś broń nuklearną, to znaczy, że ją ma, bo nawet jak jej się pozbyło, no to ma know-how, ma technologię. I podał jako przykład RPA, które w momencie rozpadu apartheidu wyrzuciło do morza swoje głowice teoretycznie, a w rzeczywistości, gdyby chcieli, to by odbudowali. Więc bardzo ciekawy wątek się teraz, drodzy państwo, pojawił. Myślę, że Putin też wie to, co, o tym, o czym pan powiedział, panie generale. Wierzę w to, że on wie, dlatego nie śpi spokojnie. Okej, okay, dobrze. Mówiliśmy o ludziach, wszyscy widzimy, co tam się dzieje, widzimy, jaki to jest materiał ludzki, sprzęt. Sprzęt jest słaby, ale co nie oznacza, że po wyremontowaniu nie może być dobry. I tutaj przechodzę do tego, że Ministerstwo Obrony Ukrainy pozwoliło sobie na taki dowcip, bo w ogóle Ukraińcy no, są poczuciem humoru się wykazują. Dziękujemy bardzo Armii Federacji Rosyjskiej. Jesteście największym dostarczycielem sprzętu wojskowego spośród wszystkich państw świata dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Panie generale, to się nie mieści w głowie. Widział pan te gigantyczne ilości sprzętu, które oni porzucili? Widziałem. Jestem wstrząśnięty, że ten sprzęt jest porzucony. Znaczy widać wyraźnie, że te pododdziały nie były przygotowane do walki. Wie pan, nawet jeżeli już mając taki potencjał w ręku, dowódca kompanii czy batalionu, to on walczy w okrążeniu. A ten sprzęt w bezładzie porzucony świadczy o tym, że tam panika była tak wielka, przerażenie było tak ogromne, że oni porzucali to tak jak stali. To świadczy o tym, że te pododdziały bojowe nie były przygotowane do walki, że nie były zgrane bojowo, że tam nie było dowodzenia. Był chaos i pierwsze uderzenie sprawiło to, że ten chaos się tylko pogłębił. Ta panika była zaraźliwa, uciekła jedna załoga, a druga pluton, kompania, batalion też uciekł spod Iziumu. Tak. To jest właśnie walki. Dobrze, że pan... Tak, dobrze, że pan wywołał ten Izum, bo to pod Izumem taki film został pokazany. Jedzie jakaś grupa ludzi samochodem wzdłuż parku maszyn rosyjskiej armii porzuconej. Ma tam działa samobieżne, transportery, czołgi, no po prostu dziesiątki, setki pojazdów. I tak myślę, panie generale, no ja nie jestem wojskowym, ale tak myślę, gdybym był oficerem dowodzącym tym całym bajzlem, uznałbym, że trzeba zwiewać, to bym chociaż powiedział, dobra, mamy 5 minut, spalmy to wszystko, no żeby nieprzyjaciel tego nie dostał w swoje ręce. Oni po prostu... poszli sobie, nie? Czy znaczy, pojechali? Zastanawia mnie, jak w strefie przyfrontowej można ustawić taki parking z wozami bojowymi różnego typu. Parking w strefie przyfrontowej? Wie pan, to dla mnie jest zdumiewające, że ktoś gromadzi sprzęt ustawiony rzędami w kolumnach w strefie przyfrontowej, bo przecież Izum jest w strefie przyfrontowej. Sprzęt się rozmieszcza, rozśrodkowuje zawsze. A tu w jednym miejscu. To znaczy, ja zacząłem podejrzewać, że a może Rosjanie przygotowali się do poddania się do niewoli. No bo jak inaczej, panie redaktorze, jako wojskowy, jak ja mogę to zinterpretować? Czemu sprzęt nie był rozśrodkowany, nie był na pozycjach bojowych, w okopach i tak dalej? Tylko stał zgromadzony w jednym miejscu, tylko jeśli nie zabrakło białych flag. No odpowiedź jest prosta, oni są niekompetentni. Nawet nie potrafię się poddać. Dobrze, a propos poddania się, wiadomość z ostatniej chwili, przed wejściem naszym i tą rozmową, Ukraińcy poinformowali, że podobno rosyjskie wojska, które znajdują się po tej zachodniej stronie Dniepru, czyli przyczółek chersoński, wystąpiły z jakimś zapytaniem do strony ukraińskiej, jak się właśnie mogą poddać, czy że chcieliby sobie już iść do domu. Myśli pan, że to jest element propagandy ukraińskiej, czy rzeczywiście? Znaczy, to może być element propagandy. Dopóki nie zobaczę białe flagi nad Rosjanami, to nie wierzę w to. Jest to propaganda. I nie wierzę w to, że jakiś dowódca takie polecenie wydał. Natomiast na pewno Ukraińcy na przyczółku mają poważny problem.
Rosjanie, przepraszam, na przyczółku mają poważny problem. Są odcięci od dostaw. Na przeprawie, przeprawy są wszystkie zniszczone. Czyli nie dociera amunicja, nie dociera paliwo, nie dociera żywność do tych żołnierzy. Wszystko to, co mogli już ukraść w tych miejscowościach, w których byli, to już ukradli. Tam już nic nie ma. Tam jest ziemia. W związku z tym w obliczu klęski głodu przede wszystkim, już braku możliwości walki, to oczywiste, to te wojsko może chcieć się poddać. I wie pan, to byłoby nawet ze strony dowódców rosyjskich bardzo humanitarne, jakby chcieli poddać swoje wojsko, żeby to wojsko mogło przeżyć i żeby Ukraińcy mieli szansę ich nakarmić. Bo na Rosjan już liczyć nie mogą, bo przeprawy są odcięte. No tak. To jest rzeczywistość pola walki. Okej. Okay. A propos pola walki, ale jeńców, to znaczy Ukraińcy robią bardzo dużo, żeby te morale podważać. Wysyłają SMS-y między innymi, w których mówią: poddajcie się, tam gwarantujemy wam bezpieczeństwo. Zresztą Wehrmacht to samo robił, tylko ulotkami, bo nie było wtedy telefonów komórkowych w 1941. I teraz uwaga, nagrali jedną z rozmów z rosyjskim żołnierzem, który dzwoni na infolinię, nie wiem, czy pan widział: ja bym się chciał poddać. O, no to chodź, poddawaj, mówi ten Ukrainiec, tylko chcę wiedzieć jedno, czy wy na pewno nie odetniecie mi jaj, tak powiedział. I jak go powiedzieli, że nie, no to podobno się poddał. To też chyba pokazuje rzeczywiście, że ci żołnierze już myślą o wszystkim, tylko nie o strzelaniu. Przynajmniej część. Znaczy to, co mówiliśmy wcześniej u pana na początku dzisiejszego programu, to, że ta panika, ta groza tego, co się może wydarzyć, ona się jest zaraźliwa, ona się rozszerza w szeregach armii rosyjskiej i Rosjanie, wydaje się, szczególnie na przykład, szczególnie ci na przyczółku chersońskim, nie wierzą w to, że coś się może wydarzyć, co odmieni ich los. Bo skoro od kilku tygodni przeprawy są niszczone, skoro nie ma rytmicznych dostaw zaopatrzenia, amunicji, paliwa i żywności, to na co oni mogą liczyć? Ile można walczyć w okrążeniu? To nie są twierdze 12 czy 13 wieczne, gdzie mieli za murami zgromadzone zapasy na pół roku. Bo nie ma tego. Tam były racje, że żołnierze zjedli, a nie ma dostaw, no więc tym bardziej, że to też możemy tak wrócić do tego, jak pod Stalingradem Niemcy zapatrywali swoje wojska. Z samolotami tam zrzucano i tak dalej, czy dowożono, czy żywność, amunicję i tak dalej. Tutaj Rosjanie nie mają szansy dokonać jakiekolwiek przerzutu powietrzem z uwagi na to, że tam w przestrzeni powietrznej panuje obrona przeciwlotnicza ukraińska. Co się pojawi latającego, natomiast spada. W związku z tym to wojska są odcięte, pozbawione i to tylko kwestia godzin, może dni, że to wojsko rzeczywiście, jeżeli nadal będą niszczone przeprawy, to wojsko się podda, bo nie będzie miało się ani czym bić i będzie im groziła w okopach śmierć głodowa. Tak, a propos jeszcze, właśnie dobrze pan wywołał ten temat, bo by mi to mogło umknąć. Ukraińcy pozują na tle zniszczonych wraków. Dzisiaj Su-30, Su-25 fotografują te wszystkie numery boczne tych maszyn. Rzeczywiście Rosjanie tam spadają. To jest coś nieprawdopodobnego, że dysponując tak teoretycznie wielką przewagą w powietrzu, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej tracą cały czas samolot. Jeden z moich kolegów powiedział, że Rosjanie mają wszystkie samoloty na ziemi na Ukrainie. To znaczy, że wszystkie już są wrakami, można powiedzieć. W ten sposób powiedział, bo aktywność rosyjskiego lotnictwa po uderzeniach na lotniska na Krymie w zasadzie jest już znikoma, bo każde uruchomienie radaru to leci pocisk HARM, każde uruchomienie samolotu, który próbuje lecieć w strefę, jest samolot od razu ostrzeliwany ogniem rakiet i to już w tej chwili nie jest tak, że jedna rakieta, jeden samolot, tylko do jednego samolotu strzela trzech, czterech operatorów pioruna czy innej rakiety. Dobre, mają tego dużo. Takie jest nasycenie pola bitwy tym sprzętem? Takie jest nasycenie z pola bitwy, skoro tyloma rakietami oni w tej chwili demolują lotnictwo rosyjskie. Rosjanie się już boją latać, bo z każdego wylotu, gdzie wylatuje grupa samolotów, mówią cztery samoloty, wraca jeden albo dwa. Takie skuteczne obrony, wie pan. Żartowaliśmy sobie kiedyś razem, że najgorszy zawód świata w lutym 2020 roku to jest rosyjski czołgista. Rozumiem, że teraz to już pilot, tak? Znaczy czołgista pozostanie zawsze tym najgorszym zawodem i to się w mojej filozofii nie zmieni nigdy, bo musiałby pan zobaczyć czołgistę zimą, jak jest ręce w błocie i tak dalej i on się w tym rozie, to szkoda opowiadać, to trzeba spróbować. Dobrze.
Panie generale, kilka jeszcze zagadnień, które chciałem z panem poruszyć, ale zamknijmy jeszcze sprawę jeńców, bo ich jest bardzo dużo. Nie wszyscy zdołali uciec. Widziałem takie całe konwoje, które Ukraińcy nagrywali z dronów. Dziesiątki, setki autokarów, samochodów prywatnych wyładowanych jakimiś tam trofeami wojennymi. Oni uciekają, no ale nie wszyscy mogą zdążyć. Jest bardzo dużo filmów pokazujących jeńców branych do niewoli. Między innymi jakiś generał też wpadł w ręce Ukraińców. To jest co z nimi robić? Bo to zaraz będą olbrzymie masy. Czy myśli pan, że Ukraińcy są przygotowani na przyjęcie takiej dużej ilości ludzi? Myślę, że nie, ale już teraz muszą to zrobić. I pewnie już robią, że tak powiem, obozy chociażby przejściowe dla nich, żeby móc ich przesyłać gdzieś tam na zachód, dlatego żeby oni byli w strefie przedfrontowej, żeby im nie przyszła ochota wrócić do szeregów armii rosyjskiej. Ale na pewno myślę, że sobie z tym poradzą. To nie będą setki tysięcy, bo tych już tych setek tysięcy nie ma, bo poległy. W związku z tym będzie to kilkanaście tysięcy może. To sobie z tym poradzą na pewno Ukraińcy. Ja pytam o to dlatego, że są legiony jakieś rosyjskie walczące u boku Ukrainy. Czy to jest propagandowa sprawa? Oni tam, nie wiem czy pan widział, mają flagę białą, niebiesko-białą i mówią, że walczą przeciwko tyranii Putina o demokratyczną Rosję. To jest jakiś pomysł, żeby tych ludzi próbować tam dać im broń do ręki i władować ich na front w drugą stronę, żeby strzelali, czy to ryzykowne? Znaczy, pan mówił parę razy już o wydarzeniach historycznych, czy to ma być armia własowa? Już na ten wzór? Tak jest, 2-0, dokładnie. Dokładnie. No, także wie pan, byłbym bardzo ostrożny i ja bym na tych żołnierzach już nie polegał absolutnie, bo to nie są ci, którzy są zmotywowani do walki, to z tych żołnierzy już materiału do walki nie będzie. Lepiej niech to będzie żołnierz, który siedzi w obozie niemieckim i ma tą rację żywnościową, która mu pozwoli przeżyć, bo on do walki się nie nadaje. Nie wierzę w to, że wśród nich są tacy, którzy chcieliby być takimi żołnierzami, jak byli żołnierze Własowa. Okej, okay, dobrze. Panie generale, kolejna sprawa. Rosjanie są bezsilni wobec tego, co się dzieje i dokonali czegoś, no, co jest moim zdaniem no, naprawdę grube, mówiąc językiem młodzieży. Dzisiaj odpalili 12 rakiet wartych, uwaga, 100 milionów dolarów ktoś policzył, ale celem tych rakiet nie były cele wojskowe, tylko na przykład elektrociepłownia w Charkowie. Mój znajomy Mateusz Lachowski, którego pozdrawiam, musiał dzisiaj się kąpać w Charkowie przy lampce ze smartfona, bo nie ma prądu. Uderzenie w infrastrukturę krytyczną, ale za to zapłacą cywile, bo nie ma prądu, nie ma wody, bo rozwalają wodociągi rakietami. Co to jest, jakiś akt rozpaczy czy próba dezorganizacji tyłów? To jest taka desperacja rosyjskich dowódców, że do takiego czegoś się posuwają. Oni chcą dalej terroryzować Ukraińców, chcą demolować Ukrainę. Nic przez to nie osiągną, bo wojsko ukraińskie i tak swoje zadanie będzie realizowało. Takie uderzenie nie powstrzymają, natomiast to tylko świadczy o tym, jak nisko upadli rosyjscy dowódcy, skoro nie potrafią walczyć na froncie z wojskiem ukraińskim, to w odwecie zabijają ludność cywilną. To nie jest godne żołnierza i już chyba nigdy tych, co teraz dowodzą, takie rozkazy wydają, nie nazwij ich żołnierzami, bo oni są tego niegodni. Niech walczą, niech pokażą swoją moc na froncie w konfrontacji z oddziałami ukraińskimi, a nie atakują cywili i mordują kobiety i dzieci. No tak, tak. No w tym przypadku rzeczywiście konsekwencje mogą być ogromne, bo jak się w wielkim mieście rozwali elektrociepłownia, nie ma prądu, to szpitale przecież oczywiście mają jakieś agregaty, ale ile mogą na tym ciągnąć? W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba pomagać Ukrainie za wszelką cenę, bo zima będzie dla Ukraińców bardzo dokuczliwa, uciążliwa. Trzeba pomagać. Okej. Okay. Dobrze, panie generale, to teraz przenieśmy się z Charkowa, który stracił prąd i znajduje się w ciemnościach, przynajmniej dzisiaj w nocy, do Moskwy. Putin po pierwsze zwołał posiedzenie odpowiednika Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zaprosił na dywanik generałów, jakieś tam dymisje się sypią w armii rosyjskiej, dochodzą jakieś informacje, no i znowu, czy to jest dezinformacja, czy nie, że generałowie mają już go serdecznie dosyć i zwiększyła się po klęsce pod Charkowem możliwość puczu. Nie wierzę w to, to chyba nie jest możliwe w wykonaniu dowódców rosyjskich, oni są tak ubezwłasnowolnieni, tak pozbawieni charakteru przez polityków, że nie są w stanie mieć swoich poglądów i przygotowania puczu. Nie wierzę w to, że mogłoby dojść do puczu, bo przecież tych ludzi, których wyznaczano stanowiska, to wybierano jako najwierniejszych. Mierny, ale wierny. I na takich stawiano i to są efekty właśnie takiego doboru ludzi na stanowiska, którzy się nie nadają,
do działania na czas wojny. Nie wierzę w to, że są gotowi. Ja wierzę w to, że umiarkowani politycy są zdolni przekonać Putina, żeby chciał ustąpić, żeby chciał stać władzę, żeby Rosja mogła szukać kompromisu, aby z tej wojny jeszcze z czymś wyjść, bo z twarzą się wyjdą. A z czymś, co pozwoli im jeszcze może krzcze honoru zachować, bo nawet bym powiedział taka, nawet nie kapitulacja, ale jakieś ustąpienie Żeleńskiemu byłoby dla Rosjan zachowaniem krzczy honoru, bo w tej chwili to oni już honoru, to im wydaje się, że nie mają, więc niech się ratują. Ale to mogą tylko zrobić umiarkowani politycy, bo wojskowi puczu nie zrobią. Mm-hmm. Mieliśmy dzisiaj mnóstwo odniesień historycznych, Cud nad Wisłą, Stalingrad, Własow, no to ja wjeżdżam z kolejnym, czyli Tuchaczewski. Przypomnijmy, że Stalin właśnie bał się obsesyjnie spisku w Armii Czerwonej, wykończył Tuchaczewskiego i zrobił olbrzymią czystkę w Armii Czerwonej w korpusie oficerskim. Jak rozumiem, że Putin zabezpiecza się na wszelki wypadek, żeby taki Tuchaczewski w cudzysłowie się nie pojawił i kasuje wszystkich bardziej niezależnych oficerów. Ci wyżsi dowódcy armii sowieckiej za czasów Stalina to byli dowódcy, którzy wywodzili się z armii rosyjskiej, starej armii rosyjskiej, bo innych nie mieli. W związku z tym Tuchaczewski był jeszcze tego chowu starej armii rosyjskiej, dobrego chowu, dobrej szkoły. Później już Rosjanie takich dobrego chowu, dobrych szkół nie mieli. I ci, którzy teraz dowodzą, widać wyraźnie po tych 200 dniach, że oni się na pewno na defiladę nadają, bo ładnie wyglądają w tych mundurach i ładnie pewnie paradują. Mają cudowny CV, gdzie wpisywane są odznaczenia wysokie z organizacji defilad, ale nie można im przypisać umiejętności w dowodzeniu na polu walki, dowodzenia wojskami, organizowania walki i prowadzenia. Ponieśli sromotną klęskę, kompromitującą klęskę i ta klęska, którą doświadcza teraz Rosja, przejdzie do historii Rosji jako największa w jej historii. No, to rzeczywiście mocne słowa. Panie generale, powiedział pan, że w armii nie spodziewa się pan oporu, ale jest jeszcze druga grupa, która zawsze w Rosji, czy też w Związku Sowieckim miała... no właśnie, Stalin też się bał, że może dokonać puczu. Zabił Jagodę, zabił Jeżowa, potem po jego śmierci zabito Berię. Oczywiście mam na myśli służby specjalne. Czy uważa pan, że służby mogą zdekapitować reżim i Putina odesłać na przyspieszoną emeryturę? Służby się skompromitowały, bo to w zasadzie one Putina pchnęły do wojny. Bo to służby uprawdopodobniły to, że Ukraina czeka na wyzwolicieli z Moskwy. W związku z tym te służby są w posiadaniu, czy może w ręku ludzi, którzy nie są zdolni do czegokolwiek, tylko do tego, żeby fałszować obraz rzeczywistości. Jeżeli byłby tam sąd zrobiony w służbach, to zrobiliby ten sąd młodzi ludzie, ale nie wierzę w to, że oni mają dostęp do takich instrumentów w służbach, aby móc przewrotu w służbach dokonać. Dobrze, kolejne zagadnienie, panie generale, już zbliżamy się do końca, już zostało mi tylko kilka pytań, bo już trochę patrzymy dzisiaj z perspektywy tych 200 dni na tą wojnę. Mówił pan o słabościach armii rosyjskiej, które przesądziły o tej obecnej klęsce, o mocnych stronach armii ukraińskiej. A co by pan powiedział na taką teorię, że Ukrainę uratował Łukaszenka, nie wchodząc do wojny? Można sądzić, że tak, wie pan co, nie wiem, czy Łukaszenka miałby taki duży udział, bo jego potencjał militarny jest wielki, są to 4 brygady. Ukraińcy trzymali na granicy 3 brygady, które stały za pozycjami ufortyfikowanymi, za Polesiem, za bagnami poleskimi, za Prypecią i za polami minowymi. Więc nie wiem, czy by ta operacja Łukaszence wyszła, utknąłby pewnie szybko na Ukrainie. Czy go to uchroni przed buntem społeczeństwa jego i powrotem bojowników białoruskich z Ukrainy z karabinami, to go nie uchroni. I mi się wydaje, że następny po Putinie to będzie na pewno Łukaszenka i wydaje mi się, że jego czas zbliża się ku końcowi i on ma tego świadomość. No to byłoby wtedy geopolityczna dziesiątka dla Polski. Finlandia i Szwecja w NATO, Białoruś demokratyczna i prozachodnia, Ukraina wzmocniona, armia rosyjska pobita. To czego jeszcze można sobie więcej życzyć, panie generale, na rok 2000? Proszę pana, do tego koszyka bym dorzucił Mołdawię. O. Do tego Mołdawię. Nie wolno Mołdawii zostawić, jak zostawiliśmy kiedyś Białoruś. Nie wolno tego zrobić. I rozwiązać problem. Ukraina powinna po upadku, po przegranej wojnie rosyjskiej, czy wygraniu wojny z Rosją, powinna Ukraina z Mołdawią rozstrzygnąć definitywnie problem Naddniestrza.
deportować wszystkich Rosjan do Rosji. Ale bo tam są cały czas stacjonują wojska rosyjskie w Naddniestrzu? Tam stacjonują trzy takie batalionowe, słabe batalionowe grupy bojowe i trochę jest Rosjan, więc trzeba wszystkich deportować do Rosji razem z tymi trzema batalionami też rozkradzionymi mocno, mało zdolnymi do walki. Panie Gierek, punkt kolejny naszej dzisiejszego rozkładu jazdy, Zachód. Co by, jakby wyglądały te przeszłe 200 dni, o których dzisiaj rozmawiamy, gdyby nie pomoc państw zachodnich? No to byśmy mieli poważny problem. Bylibyśmy zagrożeni przez Putina. Niezależnie od wyniku wojny, a jeżeli by się udało Putinowi rzeczywiście szybko tą Ukrainę zagarnąć, jak on planował w ciągu 2-3 dni, tym blitzkriegiem, to byśmy byli w tej na krawędzi wojny cały czas, bo Putin by na pewno posunął się dalej, jeżeli by zajął Ukrainę, pewnie inkorporowałby terytorium i armię ukraińską. Czy by się udało, to nie wiem, ale mielibyśmy poważny problem za naszą wschodnią granicą i wojsko rosyjskie stałoby u naszych granic. Czyli co? To czyli nie jest świat, jak... to bylibyśmy, mielibyśmy prawo czuć się zagrożonymi agresją Rosji. My, Zachód, mówię o Polsce też. No bo to jest ten stare pytanie, to znaczy ono się przewija od pierwszego dnia do dzisiaj. Przekazaliśmy Ukrainie mnóstwo sprzętu. Jesteśmy mimo naszej skromnej gospodarki trzecim dostawcą sprzętu po Stanach Zjednoczonych Zjednoczonym Królestwie. Wyprzedzamy Niemcy i inne państwa. Niektórzy mówili, że to jest czynnik zwiększający nasze bezpieczeństwo, inni, że odwrotnie, narażający nas na odwet rosyjski. Do której opinii panu jest bliżej? Znaczy generalnie ja uważam, że my oddając sprzęt i wspierając Ukrainę zwiększamy poziom swojego bezpieczeństwa. To ukraińscy żołnierze walczą na naszym sprzęcie i oni giną w walce o nasze bezpieczeństwo. Nie musimy naszych żołnierzy kierować do walki. Ja twierdzę, że zdecydowanie dzięki Ukraińcom możemy się czuć bezpieczniejsi. Niech nikt nas nie straszy w tej chwili wojną, że Rosja nas najedzie, bo nie ma nas czym najechać. Chyba że tymi zostały tam jeszcze rowery podobno, podwodne, jak to niektórzy żartują. Natomiast armia ukraińska jest w takiej kondycji w tej chwili, co widać na polach Ukrainy. Więc ci politycy, którzy jeszcze próbują podkręcać spiralę zagrożenia bezpieczeństwa Polski, niech czują się w rozwój sytuacji operacyjnej, która ma miejsce na Ukrainie. Nie przestaną nas, Polaków, straszyć tym, co w zasadzie już nie istnieje. Tym kolosem na glinianych nogach, który w tej chwili już nie ma niczego, a nawet takiego potencjału, który mógłby Litwę zaczepić. No dobrze, ale może się za 10 lat odbudować. Zgoda. Zgoda. To będzie i na armię za lat 10, i na technologicznie, i rozwój sił zbrojnych i systemu uzbrojenia idzie zupełnie w innym kierunku. W tej chwili Amerykanie i nie tylko, liderzy światowi pracują nad czołgami z kompozytów. Na przykład. Materiały kompozytowe zastąpią stal, te ciężkie słonie z lufami ciężkimi, chociaż ja jestem czołgista. Nie będzie zmierzchu czołgów, panie redaktorze, dlatego, że stalowe smoki zostaną zamienione na kompozytowe smoki, które będą 3 razy albo 4 razy nawet lżejsze, a miały dużo, dużo większy poziom efektywności, bo będzie w nich zaszyta inteligencja sztuczna, która zastąpić ma żołnierza. I w tym kierunku idą prace wśród liderów światowych co do rozwoju technologii wojskowych. No i panie generale, będzie ekologicznie, bo będzie lżejszy, to będzie mniej palił również, więc i będzie można trendy... z tobą dowodzić. Tak, dobrze. Panie generale, tylko o co chodzi? Dlaczego? Bo jeżeli mówi pan, że armia rosyjska jest tak zdemolowana, że przez nie będzie stanowiła bardzo, bardzo długo dla nas zagrożenia, to może te wszystkie spektakularne zakupy polskiego rządu, Abramsy, Himarsy, Apache, no Bóg wie co jeszcze, za grube miliardy są zupełnie niepotrzebne. Może wydajemy bez sensu pieniądze, skoro nie będzie zagrożenia dla Polski. Znaczy, wie pan, powiem tak, to są decyzje polityków i trudno mi je komentować, bo jestem żołnierzem, nie chcę krytykować polityków za ich decyzje, bo oni może mają inne zasady niż ja. Natomiast wie pan, na tym się zastanawiam, skąd są takie pieniądze? Nigdy w historii Polski takich pieniędzy nie było. Proszę pana, jest inflacja, jest kryzys gospodarczy na całym świecie. Skąd są takie pieniądze na zbrojenia? Ja nie wiem, czy... Z czego to wynika? Skąd, czy my gdzieś bierzemy jakieś pożyczki, czy my już Polskę postawiliśmy, zastawialiśmy Polskę komuś? Bo przecież pieniędzy nie ma. PKB takiego nigdy nie będzie, żeby dać tyle. Więc nie wiem, być może Polska została zastawiona, dlatego mamy takie możliwości, że kupujemy tyle. Ale
Zadaję sobie to pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, nie jestem ekonomistą, nie znam kulisów rozmów, które się toczą wokół tych zakupów, bo są to decyzje polityczne, natomiast mam wrażenie, że Polska oddana została pod zastaw komuś. No, nie wiem, jak to jest od strony finansowej. Prawdopodobnie rzeczywiście jakieś kredyty musiały być wzięte, ale eksperci się martwią, że kto to będzie wszystko obsługiwał, bo ktoś wyliczył, że 10% mężczyzn w wieku produkcyjnym musiałoby pójść do wojska, żeby to wszystko obsługiwać. Mam na myśli chociażby HIMARSy, do tego sprawdzenia 15 tysięcy ludzi. A no właśnie, skąd tych ludzi wziąć? Tu jest problem demograficzny. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ja podnosiłem ten problem pieniędzy wcześniej i demografii. Demografia nie pozwoli na wystawienie 300 tysięcy armii bez mobilizacji. Bez mobilizacji. Zakładam, że mamy szkolne rezerwy. To co, powrót do obowiązkowej służby wojskowej? Znaczy wie pan, politycznie to byłaby klęska. To się nie da. Tym bardziej, że Putin przy naszej granicy nie stoi i nie ładuje amunicji do czołgu. W związku z tym zagrożenia nie ma i ludzie, wie pan, jeszcze 40 lat temu może by ludziom wiele wmówić, bo nie było komórek, nie było internetu. Teraz ludzie żyją w internecie i mają komórki, komunikują się, wymieniają informacje i oni mają rzeczywiście dobrą sytuację, co jest faktycznie za naszą wschodnią granicą. Mm-hmm. Dobrze, to ja tylko tak pół żartem, pół serio, ale to niektórzy mówią o tym, nawet Jarosław Wolski kiedyś sugerował coś takiego, a może Ukraińcy by chcieli służyć w polskiej armii, tak jak Latynosi w amerykańskiej za zielone karty. Mam na myśli to, że po tej wojnie zostanie mnóstwo świetnie przeszkolonych, znakomicie ostrzelanych żołnierzy ukraińskich, bezrobotnych. Może byśmy ich zatrudnili w naszej armii jako po prostu ekspertów. Nie ma takiego prawa przede wszystkim w Polsce i nie sądzę, żeby takie prawo zostało przez polski parlament ustanowione. Natomiast na pewno, jak pokaże wojnie, panie redaktorze, wielu będzie szukało zajęcia na świecie i zajęcia na pewno znajdą w Afryce, w Azji, wszędzie tam, gdzie można się dalej bić. To jest typowe dla każdej wojny, że wojna zostawia nie tylko wielu poranionych fizycznie, ale również takich, którzy wchodzą z wojny obciążeni i nie potrafią, szczególnie gdzie młodzi, przejść z tego trybu wojennego na pokojowy. Nie ma dostosowań i te problemy mieliśmy my też, chociażby w drugim korpusie we Włoszech. Oczywiście. Panie generale, taki, jeżeli chodzi o sprzęt, to tylko króciutko taka jedna sprawa mi przemknęła. Otóż Polska tam zamówiła wozy Rosomak ZSSW 30. Podstawowym kryterium, które od producenta polski rząd, czy też polski MON wymagał, było to, że one mają pływać. Okazało się, że producent nie podołał, nie będą pływać i rząd wykreślił to oczekiwanie i Rosomaki pływać nie będą. Poproszę o krótki komentarz. Zaskoczony jestem i zdumiony. To do czego te Rosomaki będą? Jednym z ich walorów było to, że mógł pływać. I to był jeden z wymogów. A czy widzi pan, to jest to, że wojskowi nie mają nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o wymogi, tylko o tym decyduje przemysł i politycy. Mamy to, co mamy. A na wojnę i tak pójdą żołnierze i będą ginąć w tych niepływających Rosomakach. No dobrze, ostatnie już pytanie, panie generale, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym. Otóż toczy się teraz ta operacja, którą wszyscy obserwujemy. Od kilku dni nie odchodzimy od ekranów komputerów, śledząc te wszystkie informacje. I to, co mnie najbardziej osobiście się podobało, to nawet nie te tony zniszczonego sprzętu, ci jeńcy, te mapki interaktywne, ale te zdjęcia, na których ukraińscy żołnierze są witani na ulicach przez cywili. To chyba robi duże wrażenie i to jest coś dla żołnierza, taki kop, prawda? To taki power, oczywiście dla żołnierza power, bo on w tym momencie mówi, warto było. Warto było walczyć, warto było tu być, tu by przybyć, tu wyzwolić tą ziemię. Ci ludzie na nas czekali, wyzwolić się spod okupacji rosyjskiej. I to jest naprawdę wielki power. Jeżeli to idzie w świat, jeżeli to widzą żołnierze ukraińscy, to siła walki w nich rośnie potężnie. No i jeszcze dodajmy, panie generale, że to jest często ludność rosyjskojęzyczna gdzieś tam na wschodzie za Charkowem. Poznała smak okupacji tych, gdzie przychodzi głodni, brudni żołnierze rosyjscy i grabili swoich prorosjan z majątków, okradali, wywozili im, co tylko można było. Panie generale, puenta naszej rozmowy, kropka na D. Co pan przewiduje, bo wiele pańskich przewidywań się sprawdziło, czego możemy się spodziewać jutro, pojutrze, po pojutrze i w najbliższych tygodniach?
Tak jak powiedziałem panu w toku naszej rozmowy, oczekuję, że Ukraińcy dokonają tego rozciągającego, przycinającego korytarz lądowy uderzenia na południu Łuku Donbaskiego, że tam przyniosą wysiłek i tam uderzą, rozetną grupowanie to rosyjskie, tą drogę lądową, okrążą częścią na południowym kierunku i wypchną pozostałe, odbiją obwody Doniecki i Ługański. To jest pierwszy, to zostanie tylko jeszcze Krym. Ale z Krymem to myślę, że poczekamy i to będą rozstrzygnięcia polityczne, które zapadną przy stole negocjacyjnym z udziałem może Wielkiej Trójki, Wielkiej Czwórki, nie wiem co tam wymyślą, ale historia zna te przypadki. Być może w Jałcie. Będzie to kolejny powód do tego, żeby w Jałcie się spotkać, ale już Rosja będzie w innej roli. Moim gościem, drodzy państwo, był generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo dziękuję, panie generale, dziękuję za tę rozmowę i analizę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. No i cóż, dziękuję bardzo. Śledzimy, drodzy państwo, wszystko, co się będzie działo. Generała Waldemara Skrzypczaka zapraszać będę jeszcze wiele razy. Także jeszcze raz panu dziękuję i dziękuję również widzom. Dziękuję, że obejrzeliście, drodzy państwo, ten program. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wspierajcie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Dzięki wam jesteśmy niezależni. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. I panie generale, ostatni punkt programu, zanim się rozłączymy, to kciuki. Kciuk dla Fundacji Zarys, która wysyła pomoc medyczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo na Ukrainę. I teraz ta pomoc medyczna jest też super potrzebna. Jest dużo rannych po tej operacji. O tym nie mówiliśmy, ale też ukraińscy żołnierze też tam przecież ginęli. Cywile potrzebują pomocy. Także wspieramy Zarys, wspieramy Legimi, księgarnię internetową, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Te e-booki, audiobooki wybrałem ja, więc zajrzyjcie. Wszystkie są szczegóły pod spodem. I nasi partnerzy KFD, polski producent żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. Jemy i dzięki za wsparcie. I Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia naprawdę dzieje się na naszych oczach.